PZPN podjął decyzję w sprawie Wisły Kraków. Niejasna sytuacja w klubie i chaos zmusiły związek do zastosowania ostrej kary w postaci natychmiastowego zawieszenia licencji klubu. Zapraszam na kolejny odcinek. W oficjalnym komunikacie PZPN czytamy: Komisja do spraw licencji klubowych PZPN postanowiła zawiesić Wiśle Kraków S.A. licencję ze względu na niejasną sytuację prawną klubu oraz w związku z licznymi naruszeniami postanowień podręcznika licencyjnego. W pierwszej kolejności wskazać należy, że z klubu wychodzą sprzeczne i niepokojące informacje. W dniu 22 grudnia 2018 roku klub na swojej stronie internetowej poinformował, że Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków nie jest już właścicielem piłkarskiej spółki Wisła Kraków S.A., jak również, że zarząd oraz rada nadzorcza klubu złożyły rezygnację. Następnie 2 stycznia 2019 roku klub poinformował, że unieważniono umowę przejęcia Wisły Kraków S.A. przez panów Van Lee i Matsa Hartlinga. Z kolei pan Van Lee stoi na stanowisku, że skutecznie nabył akcję klubu Wisła Kraków S.A. W tym miejscu wskazać należy, że o żadnych z powyższych zdarzeń nie została poinformowana Komisja do spraw licencji klubowych PZPN. Komisja podjęła decyzję o zawieszeniu licencji ze względu na brak kontaktu ze strony poprzednich bądź nowych właścicieli Wisły Kraków. Tak naprawdę wszystkie informacje dotyczące klubu czerpiemy tylko z doniesień prasowych. Nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z władzami klubu. Nie wiemy, kto jest teraz oficjalnie właścicielem Wisły, kto zasiada na stanowisku prezesa i kto zarządza klubem. Nie wiemy tak naprawdę, kto jest licencjobiorcą. To naruszenie zasad zawartych w podręczniku licencyjnym, stąd nasza stanowcza reakcja. Czekamy na formalne wyjaśnienia oraz informacje z klubu. Kolejny raz zaprosimy również uprawomocnionych przedstawicieli Wisły na najbliższe posiedzenie plenarne komisji, aby przedstawili nam obecną sytuację właścicielską i finansową oraz plan działania na najbliższą przyszłość. Jakie mogą być dalsze konsekwencje? Jeżeli klub nie przedstawi odpowiednich dokumentów na czas, to znaczy do zakończenia przerwy zimowej, czyli do 11 lutego i meczu z Górnikiem Zabrze, Wisła będzie przegrywać mecze walkowerem. Po trzecim walkowerze zostanie wykluczona z rozgrywek Ekstraklasy.